Cześć, witam wszystkich. A więc ostatnio coś licho ze mną z aktywnością tutaj na YouTubie, dlatego że pracy mam na szczęście po uszy, czyli jest co robić. No i tego czasu na nagrywanie jest coraz mniej. Postanowiłem dzisiaj taki spontaniczny filmik nagrać, bo zadajecie mi dużo pytań pod filmami. Nie zawsze jestem w stanie odpowiadać. Czasami jest tak, że zbiorę się i w jeden dzień próbuję dużo tam rzeczy odpowiedzieć, ale wolę teraz nagrać taki krótki filmik. A więc u mnie głównie naprawy to jakieś tam fleki, klejenia, rozprucia, torebki też się zdarzają, wszywanie zamków, takie podstawowe naprawy. Tutaj na przykład były fleki wymieniane, dorabiane do tych najeczek. Tutaj zelówki z podobnym bieżnikiem, oczywiście wibramowskie, dobrze się będą trzymały. No i tak to samo, jakieś tam głównie fleki. Tutaj jeszcze mam o zapiętki, będę robił. Tu będą od góry zapięteczki z takiego już mocnego materiału. Tam gąbka jest wytarta w środku, więc będzie trzeba uzupełniać. No i przeczytam jakieś tam komentarze od najnowszych albo od najstarszych. No, dzięki za wszystkie takie komentarze chwalące jakąś tam naprawę. To dzięki, jest mi miło. Koszt usługi, zapiętki. No, to jest teraz w tej chwili, no to jest tak, się zaczyna 160-180 zł wzwyż, w zależności jaki sposób naprawy i jakie są uszkodzenia. Sebastian, co to była za. Aha, to była farba Cucine. Bardzo fajna alkoholowa farba. Do zamszu, do nubuku, jakie farby polecam? A więc ogólnie jest jakiś wybór tych farb. Są te, które ja używam z tych tańszych, to Caps, Tarago. Co tam jeszcze jest? Safira są podobno bardzo dobre farby, tylko już droższe, ale moi znajomi sobie je bardzo chwalą i takie punkty, które wykonują te renowacje na takim wysokim poziomie, no to używają, myślę, że tych safirowskich farb. No i te Dacoma też wchodzi z tymi swoimi farbami i też myślę, że to będzie dobry wybór. Z jakiego materiału zrobione te buty, że tak szybko popękały i się rozkruszyły? No to ekoskóra oczywiście, nie? Tam skórzane buty by się tak nie zrobiły. Dobra. Tutaj Wojciech Kozak pisze: cześć, przyłożyłem się i znów się nie udało. Czyszczenie: papier ścierny, aceton, klej Putapren na zimno. Interglobus. No tu może być problem właśnie. Różne kleje testowałem, takie tanie też kupowałem i no ten interglobus, on jest taki intensywnie bezbarwny. Jego się nakłada bardzo dużą ilość. Grubą warstwę się nakłada na jedną, na drugą stronę. Trzeba odczekać około 5 minut i mocno przycisnąć. Natomiast jak dasz cienką warstwę tego kleju, to on może nie chwycić. To jest tak coś podobnego do tej Reni Cintiq. Tam też lepiej dać bardzo grubą warstwę i złączyć od razu. Tak, znaczy tak, w zależności jaki materiał kleisz, bo tutaj piszesz, czy nie piszesz, jaki tam masz materiał, tak? Jeżeli tam jest pianka pur i ona się kruszy, jak tak palcem zrobisz, to mocniej potrzesz palcem, to ona się kruszy, takie dziurki się robią i oddatuje tam struktura tej pianki, to być może tu jest problem. Być może ta pianka już się zestarzała i dlatego wszystko, co skleisz, to on. Ta klej odchodzi razem z częścią pianki. I wtedy musisz zobaczyć, czy został klej na dwóch powierzchniach i się rozkleił, czy klej odszedł z częścią podeszwy. Jeżeli tak, no to raczej małe szanse, raczej trzeba zlecić wymianę spodów gdzieś. A natomiast jeżeli to jest przyczyna kleju, no to ja myślę, że
ten Renia klej będzie się dobrze się sprawdzi. No tam by się jeszcze przydały takie środki pomocnicze, jakieś rehagole, czy tutaj jest jeszcze utwardzacz. Słuchajcie, może się uda, bo na Allegro ta prowizja obecnie wynosi 20%, to co sprzedaję. I zauważyłem, że głównie już tam zostają, że tak powiem, większe hurtownie, producenci sprzedają, importerzy, a takich małych murweczek jak ja jest coraz mniej, albo jeszcze ci są, którzy dostają jakieś na start jakieś bonusy, nie muszą, jakieś mają obniżoną prowizję, czy mają jakieś promowania za gratis, ale to idzie w tym kierunku, że po prostu zostają tam sami duzi gracze na Allegro. I no, mi jest ciężko konkurować i tak sobie pomyślałem, bo na przykład no, takie coś bym chciał wystawić na Allegro, no, licząc tą prowizję, jeszcze dopłaty do Smarta, to by musiało, kurczę, nie wiem ile kosztować. Dlatego jestem w trakcie, znaczy nie ja, zleciłem to, taki malutki sklep zrobić właśnie, żebyście mogli kupić pewne rzeczy w atrakcyjnych cenach i takie profesjonalne, tak żebyście mogli sobie skleić dobrze buty albo coś innego zrobić, a żeby to nie kosztowało znowu majątek. Tak więc Wojciech Kozak, sprawdź piankę, czy się nie kruszy. Jeśli się kruszy, to wina pianki i buty są raczej na wymianę podeszwy albo w ogóle na wymianę, ale jeżeli się nie kruszy, to na pewno klej. Na pewno ta renia będzie lepsza, tylko że to trzeba tą renię znowu na oczyszczone, kładziesz jedną warstwę taką umiarkowanie cienką, odczekać 10, kilkanaście minut i następnie drugą warstwę. I znowu odczekać, jak już palec nie będzie się tak, klej nie będzie się ciągnął, już będzie trochę przeschnięty, no to wtedy złączasz i trzeba opukać motkiem. Najlepiej jakbyś się zaopatrzył w ogóle w takie kopytoszewskie. Jak piszesz na OLX-a kopytoszewskie, to takie trójnogi cię wyskoczą. To jest na takiej podstawie trójnog i takie trzy nogi są. I wtedy sobie nakładasz buta, tak jak na przykład tutaj, i wtedy młotkiem możesz sobie opukać. Zostawiasz na 24 godziny, żeby klej wzmocnił swoje wiązanie i wtedy powinno trzymać. Ok. Mam pytanie, dotyczy ratowania zniszczonych butów. Posiadam buty ze skóry nubu, które zostały potraktowane kremem do skór licowych. zdarzały się takie przypadki. Słuchaj, no ja bym użył, może przejdę, pokażę, zobaczę. Gdzie to jest? Jest. A więc tak, ja bym wyczyścił takie buty zniszczone mleczkiem do czyszczenia. To mleczko nie jest do zamszu ani do nubuku, ale jak już były buty potraktowane kremem, no to nie pozostaje ci nic innego jak to. A to jest na tyle bezpieczne, że nie zepsuje ci skóry, więc to ściereczki z dwie i czyścić do wyschnięcia i później jeszcze jeden raz na pewno. I następnie szczotka do zamszu, jakaś taka szczoteczka do zamszu. Rozszczotkuj te włókna i trzeba użyć, gdzieś tu mam, czekajcie, o. I następnie najlepiej sobie zaopatrz się w taki mazak, szczotka, mazak do pasty, on ma fajne takie twarde włosia, i ten płyn do zamszu, do nubuku, safir. Do pojemnika z wodą wlewasz troszeczkę tego płynu, robisz pianę. W drugim pojemniku masz czystą wodę, żeby tym brudem cały czas nie myć, i szorujesz buty, moczysz w czystej wodzie, znowu z płynem szorujesz. Możesz sobie taką czystą mikrofibrą też zbierać od razu jakiś tam nadmiar, bo będzie prawdopodobnie trzeba je troszeczkę bardziej przemoczyć, żeby to wszystko usunąć. No i po wyschnięciu znowu czystą szczoteczką spróbować to rozluźnić te włókna i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeśli efekt jest niezadowalający, no to jeszcze raz ponowić taki etap.
Natomiast po takim gruntownym czyszczeniu to przydałoby się jakiś olejek, taki Crazy Oil albo Cocine Oil Spray. One są dosyć mocne i wejdą w tą skórę i ją troszeczkę nawilżą, no i później jeszcze raz wyszczotkować. I to na tyle. Tutaj jeszcze jakiś nowy komentarz brakuje jednej kluczowej rzeczy w tego typu butach sportowych, wypełnienia. O, coś mi się wyłączył. To było do zapiętek, więc chcę uspokoić, że jeżeli są jakieś wypełnienia w piance, czy tak jak tutaj w tych... O, tutaj jest, widzicie? Nie ma tutaj pianki w ogóle, no to ja to muszę odbudować oczywiście. Przecież tego tak nie zakryję, takiej dziury, i, no bo to wszystko czuć, tak? Tu wszystko trzeba popracować z tym usztywnieniem, sprawdzić, czy nie jest popękane, no i całościowo takie zapiętki. No tutaj w tym przypadku to jest dosyć tak ponad 200 zł koszt wymiany zapiętek. Klientka sobie tutaj, bo takiego różu z tej mocnej tkaniny nie miałem, ale czarny jak leciutko będzie wystawał, będzie nawet fajnie to wyglądało. Tak, tutaj o, też drugie na zapiętki czekają. Tutaj tylko zapiętki będą robione odtąd. Tak, jak trzymam palce, odtąd dotąd. I tam, gdzie to mam? Tak. Tu jest troszeczkę bardziej, ale delikatnie zniszczone. No. No i ogólnie takie jakieś rozprucia, jakieś gumki idą, takie rzeczy. No cóż, dobra, to dzięki za uwagę. I co, widzimy się. Myślę, że może znajdę czas, żeby, chociaż ja już tyle razy obiecywałem sam sobie, że znajdę czas i jakoś wolę nie obiecywać po prostu. Jeżeli Wam się spodobał ten film, to zachęcam do zostawienia komentarza dla zasięgów. No i co? Do zobaczenia. Cześć!